Witam widzów, najukochańszych i najlepszych, słuchajcie. Zaczynamy kolejny odcinek z gry, oczywiście słuchajcie, Gothic, Kroniki Myrdany. I na samym starcie co możesz zostawić? No, Zbyniu, ty już wiesz co możesz zostawić. Możesz też paść na Twitcha, tam giga poddymiamy. A ja dzisiaj, już wiem co miałem zrobić. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jestem bez planu, ale to byłoby to kłamstwo. Przychodzę i na samym starcie, słuchajcie, rozdupcamy frajerów na arenie i idziemy się bić na pięści. Taki mam dzisiaj plan na początek tego odcinka. Chociaż jakoś turbo nie miałem czasu się przygotować i dojść tam gdzie trzeba. Dlatego zaczynam tutaj, żeby nagrać dzisiaj odcinek, żeby były jak zwykle dwa odcinki, jak się staram robić. Z tego co pamiętam, arena była tutaj. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie, oj, chyba się mylę. Halo? Gdzieś tu była ta arena. Tylko trzeba ją, kurwa, znaleźć. No widzowie, mogę być nierozgrzany, słownie. Od poprzedniego odcinka, poprzedni odcinek to jest, kurwa, jakaś tragedia. Ale słuchajcie, jest też dobra informacja, bo tu jest magazyn. Idziemy się kimnąć gdzieś, u jakiegoś biedaka. Kurwa, pluję na was, biedak. I tego. I czego tutaj węszysz? Spadaj. Idziemy się kimnąć i idziemy walczyć na arenie. Co miałem mówić? Że na końcu, słuchajcie, to co się jeszcze okazało na samym końcu. Oj, stawaj. To co się jeszcze, słuchajcie, okazało na samym końcu, kiedy skończyłem nagrywanie, to znaczy, że mi kurwa myszka wysiadła. Ty sobie to zdaje. Ty rozumiesz to? Mądra decyzja. Jeszcze na końcu mi kurwa myszka magika postanowiła zrobić. Ale nic nie szkodzi. Mam nową. I ta jest nawet lepsza. Testowałem Fortnite. Świetnie śmiga. A teraz pogadajmy z Aleną. Czy to jest legalne? Oj, szluga też sobie kupiłem nowego. Odrobiny relaksu po ciężkim dniu pracy, nie sądzisz? Arena trzyma ludzi w ryzach i pozwala im się wyżyć w tych niespokojnych czasach. Jakie są zasady? W zależności od dnia i nastrojów publiczności walczymy na pięści lub na broń białą. Nie używamy żadnej broni strzeleckiej ani magii. Walka trwa do czasu, aż jeden z uczestników nie padnie na ziemię. Nikogo nie zabijamy. Gdybym pozwalała tym łachudrom się mordować, każdy uczestnik wpłaca opłatę za wzięcie udziału. Jedna rzecz się nie zmieniła, nawet z nową myszką. I tak kurwa skipnę te zajebane dialogi. Wygrany otrzymuje dwukrotność tego, co wpłacił, plus czasami jakieś dodatkowe nagrody. Ja zgarniam całość zakładów i wszyscy wychodzą szczęśliwi. Podoba mi się ten układ. I jeszcze jedno. Nie używamy tutaj żadnych imion. Nie opowiadamy o tym, co się dzieje na arenie, poza areną. Mam wrażenie, że gierka jest cicho. Nie wiem. Tak się dzieje? Najpierw dawaj mieszka. Jak życie? Nie zdajesz sobie sprawy, jaką popularnością cieszy się moja arena. Kilka miesięcy i kto wie? Może sprawię sobie ładny dom na starym mieście? Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Zmierzysz się z jakimś obdartusem sportu. Szczerze mówiąc, nawet go nie znam, ale nie wygląda na groźnego przeciwnika. Stawka wynosi 25 sztuk złota. Poza. To jak? Wchodzisz w to? Podbijam. Chętnie spróbuję swoich sił. Wyrównuję, sprawdzam. Dzięki. A to teraz co się stało? Teraz ta myszka nie działa? Kupiłem nową myszkę, która postanowiła nie działać na boki? Nie, to chyba w gierce. To co się na pewno nie zmieni, to strasznie długi czas czekania na jebane zapisy. Dysk też będzie trzeba zakupić, kurwa. Skupiłem 10 rzeczy. Ja przychodzę do paczkomatu i wychodzę z tego paczkomatu, jakbym kurwa z 5 godzin zakupy robił. Tak, z takimi paczkami, kurwa. Muszę na 3 razy do paczkomatu chodzić. Ale cóż, słuchaj, włóczęgo. Ale poczekaj, bo ja na pięście nie gotowy jestem, kurwo jebana. Można tu jakieś uniki robić na pięści? Zresztą nieważne, wyskakuj kurwa z sera. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Przyjemne uczucie pobić kogoś tak bezbronnego jak on, prawda? Oto twoja nagroda. Masz wszystko. Coś dodatkowego na zachętę. Uuu. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. A
Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Zawitał do nas jakiś farmer z pobliskiej winnicy. Pewnie przepił większość wypłaty i chce się teraz odkuć. Stawka wynosi 50 sztuk złota. Chodzę, nawet... Wchodzisz w to? Pewnie. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Dzięki. Mam lepszą zbroję, więc myślę, że mu na dupce. No. Bijemy się? Halo? Znowu ty? Jak znowu ja? A przestań. Jak ty robisz uniki? Dobra, widzę, że... A, zadaję coś ciosy. Jeden. Dobra. Wyskakuj z mięsa. Ze złota. I tyle. Wygląda na to, że teraz chłopakowi nie pozostały już żadne oszczędności. Tak to jest. No i Sadek. Ktoś nie liczy sił na zamiary. Zarówno w alkoholu, jak i w walce. Oto twoja nagroda. Kurwa, jak my będziemy za trzy... Przecież my jesteśmy bogaci. Sejwuję, bo tu się zaraz coś sknoci. Nie może być tak dobrze na bank. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. Twój przeciwnik zaklina się, że był kiedyś marynarzem, ale jak dla mnie to po prostu kolejny stary pijak. Stawka wynosi 75 sztuk złota. Luźno. To jak? Wchodzisz w to? Oczywiście. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Dzięki. Dobra, teraz save'nę, bo się trochę cykam. Dobra, bronią białą. Także stary zakrzywiony miecz i napierdolę cię, proste. Oś tu. Że nie będziemy mogli robić uniki. No. Teraz cię mam. Cios. Blok. Cios. Blok. Cios. Blok. Cios. Blok. Cios. No i wszystko. Dobra, jak to jest free mamona to jest kurwa za każdym razem. Halo. Ten marynarz chyba ma już najlepsze lata za sobą. Nieźle mu. Dobra, ja to zostaję czempionem, kurwa. Archolos. 150 sztuk złota, przecież ja już jestem bogaty. Hej, ty. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego... Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Dzisiaj zmierzysz się z jakimś gońcem... Ojejoj. ...i kupieckiej. Chyba muszą tam bardzo słabo płacić, skoro zdecydował się przyjść. No to już jest gruby temat. Stawka wynosi 100 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? No, poczekaj. Może... W takim razie... Poczekaj, zapiszę i pewnie, że wchodzę w to. A jakby ktoś miał pytanie odnośnie szluga, to już was słuchajcie, już wam mówię, to jest, kupiłem 2,5 drakes jak coś. I na razie używam jakieś 10 minut i zajebiście się sprawdza. Jest siekiera. Hej, ty. To ja. Pewnie. Powodzenia. Dzięki. Na broń białą, tak? Chyba tak. Chodź tu, panie gońcu z gildii kupieckiej. Nie wiem, czy ty wiesz, ale ty już kurwa no, przegrałeś. Chociaż oni mają dobrą zbroję. Kurwa, wygląda jakby miecz też miał dobry. Ale jesteśmy w slumsach, więc nie powinno być najgorzej. Masz ciosa, kurwa. Pierwszy cios wyprowadzam. Dobra. O, no i wszystko. Dobra, my jesteśmy kurwa jacyś za dobrzy. Jak ja nawet się nie muszę healować, ty. Ciekawe, jak jutro stawi się u Lorenzo z tymi siniakami. Masz talent, chłopcze. Dzięki. To twoja nagroda. Kurwa, masz. Mogę zawalczyć na arenie? Masz... Facet jest strażnikiem, więc podejrzewam, że wolałby nie tłumaczyć się jutro u Rodericha z pociętego pancerza. Stawka wynosi 150 sztuk złota. No to teraz... Wchodzisz w to? Wchodzę. Tylko poczekaj. Trzeba, wiecie, ostrożnie teraz. Ostrożnie. Jakiś tutaj eliksir. Tylko może nie eliksir, może nie. Jakieś mięso. Mam jakieś mięso smażone, kryto szczura. Może być. Wyleczę się tym. Cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. Wiadomo. Dobra. Walę save'a i walczymy. A jeszcze co do szluga, bo używałem... Jeden to był... Vaporesso, ale nie pamiętam, jak on się nazywał.
Jakiś gruchot, Vaporesso, Vaporesso, Guardian, nie wiem, coś takiego. A drugi to był I Just S, no to jest w ogóle 1000 razy bez podjazdów, nie? Ten drag, ale to po 10 minutach testu. Jutro się pewnie zacznę wkurwiać, powiem, przestanie działać i coś zepsuję. Ale na razie śmiga 1000 razy lepiej. Już na samym starcie śmiga 1000 razy lepiej niż śmigały poprzednie, więc spoko. No kurwa, jest to tak zwany strażnik. Niestety. Słuchaj. Oś tu kurwa mnie nie denerwuj. Nie no, wyciągaj miecz. Co ja wyciągłem? Aha, my na pięści. A jednak mi się nie wymkniesz. Dobra. Ale unik. Dobra. Unik. Cios. 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 Chodź tu kurwa. Pajacu. Mnie bił. Co ty? Ale to będzie długa walka, kurwa. Dobra. Ty, coś tam pod... Dobra, mamy go w kącie. Prawy, prawy, prawy. Bij, Marvin. Bijemy, cyk, prawy, dobra. A to chodzi o to, że on się wolałby nie tłumaczyć z pociętej broni, dlatego bijemy się na pięści, rozumiem. Mam nadzieję, że facet nie pobiegnie prosto do Rodericha na skargę z powodu tej przegranej. Tak czy inaczej, zgodnie z umową, oto twoja nagroda. Dzięki. Kurwa, jak ja jestem bogaty. Mogę zawalczyć na arenie? Mówiłam, żebyś przyszedł wieczorem. A, dzień się skończył. Kurwa, tak żeśmy walczyli, plus 500 golda widzowy. Co się dzieje, ty? Dobra, cały odcinek walę, kurwa, z areny. Nie interesuje mnie to. Czego tutaj szukasz? Czego tu szukasz? Odejdź! A wy pierdupcaj mnie stąd. Przejmuję to łoże. I żonę. Czego tutaj mądra decyzja? Hej, dobra. Czego tam szukałeś? Witam. Rozsądnie. Witam. Masz kogoś przeciwnika? Masz szczęście. Tego wieczoru potrzeba trochę. Zmierzysz się z najbardziej doświadczonym wojownikiem do tej pory. To jakiś południowiec. On tak wywija mieczem, że wygląda jakby tańczył. Stawka wynosi. Ojojoj. 200 sztuk złota. No i jak? Wchodzisz w to? No tu może już być ciężko. Dlatego taktyczny save, jakbyśmy dostali w pierdol i stracili 200 golda. Dobra. Hej. Jestem gotowy. Pewnie. Dzięki. Dałem sobie mieczyk, stary zakrzywiony miecz, cyk. Chyba w ogóle przez grę są ściągane, jak walczymy na pięści, że nie mogę chyba w ogóle wyciągnąć tego miecza tak w istocie. Zobaczmy, co tu się zadzieje. No kurwa, może być ciężko, no umówmy się, ja też jakiś turbo najlepszy nie jestem. Zbroję mam chyba najlepszą, jaką aktualnie jestem w stanie mieć. A jednak... Dwa ciosy przed tym, jak on zaatakuje. Dobra, on walczy jakąś kurwa lagą. Spoko. Jest szansa, że... Ja się skupiam, bo coś czuję, że... Dobra. Wszystko. I o, cię kręca, to takie bomby ma... Dajcie, żeś mi samego Robara. Króla. Tutaj na Archolos. Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego. No ja nie wiem. Dzięki. Smoczy korzeń? Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Tego wieczoru potrzeba trochę... Dzisiaj radzę ci na siebie uważać. O kurwa. Jeden z ludzi lichwiarza chce trochę rozprostować kości. Jeśli będziesz ostrożny, to może uda ci się go pokonać. Stawka wynosi 250. To jak? No pewnie, że tak. Ale za chwilę, poczekaj. Sejwik i walczymy. Witam, jak ja gotowy. Hej. Chyba. Ale będzie dzisiaj cały odcinek chyba z walk. W slumsach dziewczyna ma być na tyle... A... Czytam wam to, żeby ten dialog się potoczył. Dobra, jeszcze raz ją... A bo to zaraz ją spytamy, Spokojnie. Na razie chciałbym... Chciałbym zawalczyć na arenie. Chętnie. Powodzenia. Niby strasznie dużo, w sensie aktywności, strasznie długo tu można spędzić, dużo czasu można tu spędzić. Natomiast z drugiej strony, bardzo fajnie, że jakby nie tak jak w Gothiku, tylko faktycznie mamy tu kilka tych opcji, żeby zawalczyć i nie ma tylko jednego przeciwnika, więc też nie ma nudów. O kurwa, coś tam... O kurwa! Ktoś tam se sieknął! One-shotted, halo! Jeszcze raz bym poprosił tutaj waleczkę. Jeszcze raz spróbujemy, no jak nie siądzie.
No to chyba spora stąd wypierdupsać. Dobra, próba numer dwa. Co to był za napis? Ty. Chyba enkodowanie coś nie wyrabia. Karta graficzna, co się dzieje? Dobra, to jeszcze raz. Chętnie spróbuję swoich sił. Zobaczymy, może się tym razem uda. Może jakiś eliksir na wzmocnienie. Mam taki. Ale już chuj. Ale by mu pierdolnął magicznie. Pyk, pyk. Zanim się zorientuje, to już mu 3 ciosy sprzedajemy. I ochronę. Zawsze czekamy na 2 ciosy. Tak możemy zrobić. Najpierw zawsze na 2 ciosy. No. No. 2 max punktów many. Za mało na coś. No nic, minus 200 golda. A tak byś kurwa. Nie może. Nie będę tracić tych wszystkich fajnych pieniążków, które zgromadziliśmy. A co jak do niej pójdę? Co ona mi powie? Ale oberwałeś. Spokojnie, najlepiej. Poćwicz trochę. Masz szczęście. Dzisiaj będzie. Wpadłam na pomysł bardziej nietypowej walki. Zmierzysz się z dwoma. Nie są moc. Stawka 300 jak? Nie, może. Nie wchodzę. Nie, nie, nie. Tutaj dzisiaj skończymy serię z areny i pójdę zrobić jakąś misję albo do jakiejś misji. Zaraz coś wykminię i się będziemy widzieć. A no i oczywiście ją mieliśmy jeszcze spytać o kilka kwestii. Jak to się stało, że zaczęłaś prowadzić arenę? W slumsach dziewczyna ma tylko dwie rzeczy do wyboru, jeśli nie chce chodzić głodna spać. Być na tyle twardą, by samej wziąć to, czego potrzebuje, albo mroczne tajemnice. Jak sam widzisz, ja nie zamierzałam trafić do tamtego przybytku. Mroczne tajemnice. Jestem szczęśliwa, mam za co żyć, chłopcy się mnie słuchają i nikt mi nie dyktuje, co ja mam robić. Polecam ci zrobić to samo. Życie na kagańcu to nie jest prawdziwe życie. Dzięki za radę. Jak idzie interes? Całkiem nieźle. Mamy ciężkie czasy, więc trafia tu coraz więcej osób. Każdy czegoś się napije, założy się o kilka monet, obejrzy, jak choć raz ktoś inny obrywa po gębie i od razu wracają do domu w lepszym humorze. Nie zarabiam tutaj może fortuny, ale da się z tego wyżyć. Jak życie? Nie zdajesz sobie sprawy, jaką popularność. To słyszeliśmy ten dialog. W każdym razie, no tak. Pogadane, mam 700 golda, więc to jest bardzo, bardzo fajne pieniążki, które uzyskaliśmy tutaj. Ja bym sobie tylko zobaczył jeszcze. Oddasz mi myszkę, gro, czy nie? Nie, nie oddasz mi. No trudno. Niestety ten gotik nie zawsze działa tak, jak należy działać. Jak chcemy, żeby działać i czasem trochę mi nie chce oddać myszki. No nic, idziemy, słuchajcie, taki jest plan, idziemy do miejsca, w którym tworzy się statki, które mamy zaznaczone na mapie. Mam nadzieję, że dostaniemy tam jakąś fajną misję i na tym się skupimy w dzisiejszym odcinku. Do końca przynajmniej myślę, że powinno być git, jeżeli złapiemy tam jakieś kurwa zadanie, zlecenie. No i tyle właściwie i co, nic więcej. Idziemy, zobaczymy czy tam się coś dzieje. Jak tam się nic nie dzieje, no to pójdziemy porobić jakieś misje. Mamy jakieś misje do robienia? Obywatele możemy zostać, perły wody dla koneserów. No tak, możemy porozdawać te skrzynki, jeszcze tam pochodzić, ale to są bardzo takie misje, które jednak niestety musiałbym chodzić po tych misjach, w sensie byśmy musieli po całym mieście zadupcać, a nie wiem czy chcę. Tu jest jakiś domek czyjś, wydaje mi się, że w ogóle do tam gdzie robią te statki to powinniśmy pójść rano, więc może tu komuś bijemy kurwa i się kimniemy. A witam Kaleb, ty. Czego u diabła chcesz? Odejdź. Chcę się kimnąć do ciebie do poranka. A przestań. Dobra, witam serdecznie. Witam. Obywatelka, jakaś tutaj kuchnia, spoko. Mam żart, ale może lepiej nie. Nie no, no samica na miejscu, chciałem powiedzieć. No dobra, żart jest wykonany, nawet chyba był śmieszny. Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. Jo cię kręca. Lichych okrętach w naszym porcie. Ale masz kurwa głos. Złe czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Czemu tak twierdzisz?
Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrtańczyków ponosimy my, mieszkańcy Archolus. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. Kim jesteś? Nazywam się Varin. Jestem handlarzem współpracującym z gildią kupiecką. Masz do mnie jakąś sprawę? Jak się masz? Jest coraz gorzej. Najpierw zarekwirowali nam okręty. Co będzie następne? Siłą wcielą nas do armii? Ale ma chłop głos i ocie kryńca. Tam coś jeszcze jest. Chodźmy w sumie tam, tutaj. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ja bym walnął save, jak już tak długo przeszedłem. Warto jest w tym gotiku jednak te save'y robić, tylko one trwają kurwa 7 lat u mnie na komputerze. Te dyski stare posiadane są. No niestety, inwestycja w szluga została przeprowadzona. Myszka została kupiona. A dysk jak zwykle chujowy. To u mnie chyba standard. Tam ktoś też... O, co to jest za wyspa? Nie mamy jej tutaj na mapie, na tej Archolus. Zobaczmy, spytajmy może, co tutaj pan strażnik obserwuje. Duster! Ej, ty! Kim jesteś? Bardzo zajętym strażnikiem. Nazywam się Duster. Przez większość czasu doglądam armat portowych, ale w razie potrzeby pomagam też obywatelom. Jak się masz? Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. Dobra, dzięki za bełd, nara. Tośmy pogadali. Strasznie tu dużo postaci jest w ogóle. Mega szacun dla twórców, którzy to stworzyli. Widać, że było po staranko. Jest to, no zresztą... Ludzie, którzy tu podkładają głosy, to nie są jakieś kurwa przypadkowe bobki. Jednak są to albo aktorzy nawet z poprzednich gotików, którzy występowali. Albo jacyś faktycznie profesjonalni ludzie, którzy profesjonalnie się zajmują dublingiem. Tam lektorstwem, na pewno ludzie jest bardzo... O kurwa, tam co to jest jakiś ten? Chyba już widziałem tą wyspę gdzieś na loading screenie. Tam wyspę, czy kurwa, nawet nie wiem co to jest. Jakiś klasztor? Nie wiem, ale chcę się tam udać. Zapewne się udamy tam. W jakimś momencie. Dobra, jak już jesteśmy na tych tyłach, tam gdzie tworzą, nie wiem jak to się nazywa. To nie jest port, tylko to jest... Myślałem, że to jakaś postać, z którą można pogadać. Za dużo wątków i nie kończę żadnego w rozmowie. Jak już chciałem powiedzieć, że jak już jesteśmy na tyłach stoczni, bo to jest chyba stocznia, to sobie już tam przejdziemy i zobaczymy, kto tam kuje. Bo to zwykły obywatel, z którym nie możemy za dużo porozmawiać. Więc chodźmy, może tu coś znajdziemy ciekawego. Co wy robicie tutaj? Jest ktoś tu ciekawy? Ty ciekawy jesteś? Obywatel? No to nie. W ogóle kurwa zmieniłem prędkość myszki na maksa, ile się da, i tak jest kurczę giga wolna. I nie da bardziej. Nie wiem, od czego to zależy, śmieszne w sumie. Robotnik, no to ty obywatel. To wy coś, nic ciekawego tu się nie dzieje? Naprawdę nikt, nic? Trzy słowa ze mną, obywatel, robotnik. Do odcinka, żebym miał coś pogadać, pogawędzić. Zamienić trzy zdania, cokolwiek kurwa. Chyba nie. No nie, no niemożliwe, że tu w całej tej kurwa stoczni znajdę nikogo, z kim mogę pogadać. No. Rud. Witam serdecznie. Dlaczego nie pracujesz? Ale kurwa pytanie zadałem. No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni, mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie są potrzebne. Od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę. W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je Aritas zająć. Same korzyści. Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? Nie płacą komuś mało wydajnym ludziom. A nie interesuj się w jaki sposób. Po prostu złamałem i tyle. Okej. Czemu nie pójdziesz do magów? Wyleczą cię. A spieprzaj mi z magami.
parszywcy łamiący prawa natury. Ot, co? Jak tylko jakiegoś widzę, to już mnie wszędzie kila. Jesteś młody? Wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gadki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Właśnie z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. Inni ludzie latają do magów z byle czym, więc medyków teraz jak na lekarstwo. Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No, to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie, możesz to wszystko naprawić. Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz, o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się odwdzięczę. Powiedz, co mam zrobić. Ja wyglądam na najbardziej mętnego człowieka, kurwa. Na Archolos. Ale jesteś niedomyślny. Znajdź mi kogoś, kto potrafi nastawić bark. Tylko, żeby miał w tym wprawę. Nie chcę żadnego konowała. I żeby nie był za drogi. Nie mogę wydać całego majątku na jedną operację. Oczywiście. W końcu na czym oszczędzać, jak nie na zdrowiu. Ej, młody! Nie bądź bezczelny! Idź już! Szkoda tracić czasu! No jakbym swoje, kurwa, tego słyszał. Będziesz pluł sobie w brodę, że nie wykorzystałeś każdej chwili na coś pożytecznego. Dawaj, najpierw mnie mieszkaj i mnie nie wkurwiaj, a później możemy rozmawiać. Naturalne metody. Jeden ze stoczniowców Rut wybił sobie bark podczas przenoszenia towaru i poprosił ją o sprowadzenie pomocy. Zastrzegł, że nie może być to pomoc magiczna. No w głowie mam te siostry, które się chyba zajmują alchemią. Może one mają chyba aptekę w ogóle, więc może one by były w jakimś stanie pomóc temu ziomkowi. Natomiast to jest za długa droga, mi się tam kurwa nie chce iść. Ale jak nie będziemy mieli czego robić, to idziemy, zrobimy tą misję. Pomożemy staruszkowi. Zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze jest ciekawy. O, co to było? A wino. Wina to nie chce. O, fotel. Fotel. Tak. Czym tu się zajmujesz? Jestem szefem tej pięknej stoczni. Mówię ci, w całym królestwie nie ma takiej drugiej. Moim głównym zadaniem jest projektowanie okrętów oraz pilnowanie, by terminy zostały dotrzymane, a zasłużone pensje wypłacone. W latach największej świetności budowaliśmy nawet kilka okrętów wojennych rocznie. Niestety, wielu naszych najlepszych rzemieślników dostało powołanie na front i budowanie nowych okrętów nie przebiega już tak sprawnie jak kiedyś. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać kilka sztuczek, jak efektywnie pozyskiwać drewno. Kto wie, może kiedyś będzie jeszcze z ciebie cieśla i na coś się nam tutaj przydasz? Pokaż, wydobywanie. O, to kosztuje 0 tego punktów nauki, więc ja to oczywiście, że biorę. Nieważne ile muszę na to wydać, biorę wszystko. Nawet jakbym cały majątek. Nie mogę cię już niczego nauczyć. A nawet jakbym cały majątek miał przypierdolić. Teraz. A nie mogę. Tracenie tej osoby co wydaje się niemożliwe. Dzień jak co dzień. Drewno coraz gorsze, pracownicy coraz bardziej leniwi, a królewscy coraz bardziej nas popędzają. Rozumiem. Ile mam siana teraz? O kurwa, jaki biedak ze mnie. 50 golda i poszło 700. Sadek. Teraz już kurwa nic nie kupię, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzeba myśleć oczywiście jako inwestycji w przyszłość. Teraz w momencie, kiedy możemy dostać się na przykład do kopalni, zapłacić im za tą kopalnię i wydobyć zajebiste rzeczy z tej kopalni. Widzę jeszcze jedną postać, z którą możemy tu porozmawiać, nawet dwie. To do tej akurat tu nie jestem pewny. Mogę z tobą pogadać? Stój. Mogę. Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. A. Ogłuchłeś? A co w innym wypadku mi zrobisz? W sumie. Zapisuję grę, kiedy widzisz jak kurwa zapisuję grę i ci za wpierdolę. Dobra, widzę, idę im wpierdolić. To się stój. A wypierdupsaj. Ty, strażnik skrzyni jest niedozabijalny. Ale kurwa skamas. A ja nie mam łuku. Kurwa, chodź tu, mnie nie denerwuj. Ty, ale czemu ja mu nic damage'u nie zadaję? Jaki... Nie, skam. Dobra, czyli to jest taki... Strażnicy w ogóle mam wrażenie, że oni są chyba kurwa nieśmiertelni w tej grze. Z jednej strony to dobrze, że nie możesz zabijać strażników, z drugiej trochę sadek. Dobra, to jak strażnika skrzyń nie pokonamy niestety. To idziemy jeszcze tutaj z kimś porozmawiać. Ktoś tu był na tej plaży. Witam serdecznie. Wyglądasz znajomo.
Jack? A, przewoźnik. No tośmy se pogadali. Rogowa muszla. No mogę pozbierać max i co? Trzeba wypełnić jakąś misję. Mamy 30 minut odcinka, także już nie będę świrował. A, tu jeszcze na statek mogę wejść. 30 minut odcinka, to już nie będę aż tak świrował i pójdziecie ze mną razem w tą podróż. Wypełniać tę misję. Nie będę robić takiego quick montażu. Będę zatrzymywać co 15 sekund. Marynarz. A szefa tu macie? Podka. Mają podkę. Dawaj. A szefa? Szef tam jest? To jest szef? Ty, a czym wy sterujecie, jak wy takiego koła do sterowania nie macie? Ale musiało to być w ogóle zajebiste kiedyś. Stałeś sobie? Kurwa, i takim wielkim tym. Takim wielkim statkiem sobie tak kręciłeś i on skręcał. Jedynym miastem, które robi jeszcze bardziej oszałamiające wrażenie od Archolos, jest Vanguard. Mówię ci, jak to wszystko się skończy, musisz tam popłynąć. Co słychać? Wolałbym słyszeć tylko szum fal i skrzypienie statku, ale nasz wspaniały... Sorry, mam za ciężkie paluchy. Co powinienem wiedzieć o mieście? Jedynym miastem, które robi... Aha. Tenże o tamtym mieście, o którym powiedział. Dobra, w takim razie widzę tylko jedną opcję, którą możemy się teraz wykonać. Jest to pójść dokładnie prosto i tam gdzieś powinny być te lekarki, które one uleczą nam tego ziomka i wypełnimy tu misję, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy my mamy zaprowadzić je do niego, czy jakby mamy iść do nich? Albo do jakiegoś zioma, co mu to nastawi i później do niego. Mam nadzieję, że aż tak nie. Aż tyle mi się nie chce dygać. To jednak jest kurwa gigantycznie, potwornie za duże miasto. Lepiej za duże miasto niż że je za małe by zrobili. Tak, Cox. Kurwa, wyobrażacie sobie, że oni każdą tą beczkę musieli modelować? I to za darmo. Chyba. Wydaje. Tak, jest jeszcze giga koksy. Coś mnie laguje, gierka, ale to nie jest moja wina, przysięgam. Mam GPU 78%. Przecież to nie moja wina jest. No niestety to miasto jest tak kurwa zoptymalizowane. Średnio bym powiedział. Słuchaj, a może ty mnie za 5 sztuk złota ty chyba pomożesz, co? Poczekaj. Plac targowy, slumsy, stocznia, wiliak, świątynia, brama wschodnia. Dobra, tyle to sobie sam poradzę. Jakbyś do tych sióstr mnie zawiózł. Zaniósł. To było spoko, ale tak, że ten... A ty kto? Handlarz. Masz coś ciekawego, panie handlarzu? Marynowane gdzipki. Nie no, podziękuję. Idziemy dalej, idziemy wykonać tą misję razem i będziemy kończyć tutaj odcinek. Mam nadzieję, że dojdziemy tam w tam jakimś logicznym tempie. Wydaje mi się, że za tą bramą i jakby już będziemy bardzo blisko tych sióstr. Wydaje mi się, że te siostry to jest dobry trop, którym pójdę, nie? One powinny chyba tu być po lewo. One mówiły, że są aptekarzami, o ile dobrze pamiętam, także to chyba jedyna osoba, która w jakikolwiek sposób mogłaby pomóc temu ziomkowi. Słuchaj! Znasz się na nastawianiu kości? Nie. O, i wszystko. To super. Perta nie zna się na nastawianiu, będę musiał poszukać pomocy u kogoś innego. No jak się nie zna, kurwa, jest aptekarką. Ty się może znasz. Znasz się na nastawianiu kości? Nie. No i wszystko. Nowy wpis, nawet dwa nowe. Może powinienem poszukać jakiegoś cyrulika? Nie wiem, kto inny mógłby mieć doświadczenie. Cyrulik? Jakiegoś cyrulika? Kto to jest kurwa cyrulik? Rozumiem, że gra sprytnie nam podpowiada, że to nie chodzi o te postacie, żebyśmy też nie biegali jak 500 tysięcy godzin, jak pojeby po tym mieście. Ale przecież ja nawet nie wiem, kurwa, kto to jest. Dobra. To jebać. Nie no, jeszcze nie jebać, sorry. Idziemy jeszcze tutaj. Idziemy do jeszcze jednego alchemika. Może będzie się znał alchemik. Tu, w lewo i na dół, dobra. Ogarnięte. Idziemy spytać jeszcze jednego alchemika. Może nam pomoże, jak nam pomoże to git, jak nam nie pomoże to trudno. A może rzeźnik będzie się znał kurwa na nastawianiu kości. Może i dziwne pytanie i dziwna myśl, ale kto wie. A nawet nie mogę go spytać.
Gra nawet kurwa nie wymyśliła, nie przewidziała takiej kurwa głupoty, co se wymyślę teraz. No ale co, no ciacha kości, to se pomyślałem, że też i nastawić pewnie potrafi. To se źle pomyślałem. Idziemy dobrze na pewno, tak? Szybki check. Bardzo dobrze, kurwa, zajebiście idziemy, idziemy do przodu. Gdzieś tu jeszcze jest alchemik jakiś. A tu jest alchemik, na dole? Witam serdecznie, to ty... Nie, albo dobra, masz. Daj mi spokój. Figaro, słuchaj, ty umiesz nastawianie kości? Jesteś kimś w rodzaju lekarza. Prawie trafiłeś, kolego. O! Jestem cyrulikiem. Ale jaja. Czym właściwie zajmuje się cyrulik? Upuszczaniem krwi, amputacją kończyn i goleniem. Tych śmierdzących zawsze brud. Okej. Ile bierzesz za nastawienie barku? Niewiele. Skromne 70 sztuk. Nie mógłbyś trochę zejść z ceny? A dlaczego miałbym to zrobić? Nie mogę sobie pozwolić na szastanie gotówką. Takie czasy. A ja nie mogę sobie pozwolić na leczenie ludzi za darmo. I tak nie mam za wielu klientów. Magowie nic nie biorą za swoje usługi, więc sporo mieszkańców idzie po pomoc do nich. No to. A jakbym ci w czymś pomógł? O. No i teraz mówisz z sensem. Tak się składa, że potrzebuję kilku rzecznych mirtów. Partię lekarstw. Przynieś mi, powiedzmy, 5 rzecznych mirtów. Chyba mam. Wezmę pieniędzy za zabieg. Chyba mam. Gdzie mogę znaleźć ten mirt? Przeszukaj fosę wokół miasta. Tam mają dobre warunki do rozwoju, więc pewnie znajdziesz odpowiednią ilość. Ja chyba mam. Zaraz wracam. Jak leci? Jak leci? Większość medyków wysłano na front, ale ja się tu ostałem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał opuścić tutejszych ludzi. Gorszy dzień. Dzień jak co dzień, ale po prawdzie to nigdy nie chciałem być golibrodą. Chciałem być drwalem. Drwalem? Tak, drwalem. Skakać z pnia na pień majestatycznych modrzeli, gdy te z hukiem spływają do morza srebrną rzeką. Oga. Zamiast cholernych brzytew i menzurek, zapach świeżo ściętych jodem, potężnych sosem, dreszczyk czekający za zakrętem przygody. W tych czasach też bym pewnie mógł być drwalem. Moja wierna siekiera. Fajne by było, no. Nisko, jakaś taka natura, zajebiście. Ale w dzisiejszych czasach to bycie drwalem to takie... Trochę się zapędziło. Duże maszyny, tylko... głośno jak skurwesyn. Brwice by można było dostać. Dobra. A jakbym od ciebie kupił ten rzeczny? Coś tam. No ja mam te rzeczne, tak? Czy nie mam rzeczny? O chuj, sprzedałem. Dobra. Czy my wypełnimy do niego misję? Chyba już nie mam opcji w ogóle zapłacić do niego, nie? O. A spróbujmy, poczekaj. Spróbujmy mu coś jeszcze sprzedać, jak na przykład, nie wiem, to jest bezużyteczne. To jest akurat przydatne, to akurat przydatne chyba, to bezużyteczne, nie, to przydatne. To jest bezużyteczne, no i jeszcze nie wiem, sprzedamy mu kurwa szynkę. Bo jabłko. Dwa razy i możemy, o. No chyba wolę zapłacić, bo mi się kurwa nie chce biegać. Gdzie my jesteśmy na mapie? A z drugiej strony to przecież 70 golda w kieszeni. Ja chyba jestem kurwa pijany, że tego nie biorę. Przecież to 70 golda kosztuje. Już mi odjebało widzowie od kaski. Idziemy, pozbieramy te 4 rzeczne mirty i będzie git. Może dostaniemy expo za to, więc spoko. Więc chodźmy, to nie powinno być długo, i tak mamy już 39 minut odcinka, więc raczej już nic turbo ciekawego nie zrobimy. Tędy się wychodzi? Dobra, o, z tobą gadałem? A, ty zawozisz, tak? A dawaj mieszka. Nie zapomnij też od... Jasne, nie zapomnę, dzięki za 7 golda. Idziemy do tego znaleźć ten rzeczny mirt. Macie tu coś ciekawego? A, w ogóle muszę się wyposażyć w swój łuk. No tak, ja bym tu trochę popolował, kurwa, a przestań, przecież poluję, tak? Ścierwojady to bym pozabijał, czemu nie? Zawsze jakiś darmowy exp, w ogóle to zapiszę, bo jak mi teraz wykurwi grę, to się wkurwię. Dobra.
Może i zapis długi. Ale jak długie by było przejście, to jakbym kurwa się wydupcył, bo nagle by to była jakaś pojebana bestia, więc... Chodź tu ścierwojad, ścierwojad, jak to młode ścierwojady, to oni nic nie biją. A z tą zbroją to ja się też nie mam o czym martwić, tak szczerze mówiąc. A raczej ministru nawet kurwa cieniostur nie zrobi. Chociaż przesadzam pewnie, cieniostur akurat mnie zwanshotuje, ale... Ona może one-shotnąć, nie. Dwa hity sprzeda. Także jesteśmy bezpieczni. Leśny ścierwojad, to jest przeciwnik, z którym zawsze kurwa miałem problem. Wyjątkowo mocny skurwesyn. Chodź tu. Zobaczymy. O, nawet nie zdążył zareagować. Leśny ścierwojad był mocny. Jeszcze jak tu przychodziłem do miasta. Może z tą zbroją okaże się nie aż takim koksem i kozakiem. O, nawet nie będzie miał okazji kurwa mnie trafić. Taktyczna pozycja zajęta już z góry. Aż się nauczyłem w to grać, kurwa. Jak bugować wszystko. A zabijmy te dwa ścierwojady, żeby te expa... Te ścierwojady może dużo expa nie dałem niestety. Ani skór z nich nie mam. A zawsze to jakieś mięso, które będę mógł się na tego... podsmażyć i sobie zjeść. Zawsze to jakaś leśna jagoda na ziemi. Piwie, nagle ktoś mi wykurwi z questem, że mam 300 leśnych tych pozbierać. Zawsze to jakiś korzeń. Spoko. Jest tu coś ciekawego jeszcze? Nie ma naprawdę tu nic ukryte pod tymi murami miasta? A ten serio, bez kitu. O, goblinie jagody to chyba jest kurwa warta akurat. Serio, te jakby mury miasta Fez przypominają Korinis, nie? W ogóle to takie wielkie miasto i obrzeże leśne, to Fez mi Korinis przypomina. Chciałbym znaleźć też coś, co bym mógł wydobyć, żeby zobaczyć, jak mi się poprawiły umiejętności. Niestety tą kopalnię przy tym mieście już wyeksploitowałem na maksa. Nie będziemy mieli takiej okazji. Dobra, tu widzę, coś się dzieje. Tam jest jakieś coś wejście. No chodźmy tam, no nie powinienem może na odcinku. Ale już 42 minuty, także dzisiaj skipnijcie sobie może tak się... Tak pod koniec sobie skipnijcie, jak wam się nie chce oglądać tego, jak zabijam sobie ścierwojady i gadam sobie. Jakieś historie albo coś, i tylko chcecie zobaczyć gameplay, jak wypełnię tą misję, to możecie po prostu sobie skipnąć, nie? Gdzieś na samym końcu i zakończę odcinek wtedy, jak dokończę tą misję. Zobaczmy, czy tu będzie coś ciekawego, gobliny pewnie. Albo jakieś strachy na lachy na pewno. Leśny ścierwojad, a gniazdo! Pokaż, ile bijecie. A ty nie uderzysz? Aha. My już za dobrze kurwa w łuk jesteśmy, one... Dostanę tyle hitów, że nie zdążę zareagować. Niczego tu nie znajdę. Pokaż jajo. O, mogę wszystkie pozbierać, dobra. Fajnie. Fajnie, że w ogóle można znaleźć tego, że... Ja to co? Wiedza magiczna. Można to pewnie przeczytać i się nauczyć wiedzy magicznej. Pochcząp. Jeszcze tam fajne też jest to, że jak... Wydaje mi się, że przeczytamy tę książkę, to ona się nie zużywa i możemy ją sprzedać dalej. To jest... No co jest logiczne, bo książki się raczej nie zużyją. Spoko to jest. Nie za wszystkimi przedmiotami to takie... O, uderzył! Ale bijesz, ty! Dobra. Leśny ścierwojad już nie stanowi dla nas, kurwa, żadnego problemu. Stanowi wcześniej, jak tu przychodziliśmy, natomiast... Pojebane mamy zbroję, więc spoko. O kurwa, niedźwiedź! Dobra! Słuchaj, na to akurat się nie pisałem. Szybki sejwik i na kurwę niedźwiedzia, pewnie, że ta. Gothic w Gothicu i w każdej gierce, tak samo w League of Legends. Czasem trzeba się wypierdolić i poznać limity własnej postaci. Tylko zamierzam to teraz zrobić. Wczytuj się i napierdalam niedźwiedzia, chodź tu. Co ty myślisz, że sobie będziesz kurwo tak po lesie chodził? No i co, uciekasz? No i pozdro, bo ja mu nic kurwa nie zrobię tym łukiem. Za ile mi zajebie kopa? Pewnie za dużo. Nie no, jeszcze nie jesteśmy aż tak dobrzy w strzelanie. O, pozdro! Pozdro! Pozdrawiam z rodzinką. Witam serdecznie. Dobra, tyle, to ja wczytuję, bo i tak mnie dogoni, bo to jebany niedźwiedź jest. Ale warto było poznać chociaż te limity. To sądziłem, że nie mam szansy jeszcze z niedźwiedziem. Ale...
ale zbroja wytrzymuje coś tam powoli. Czyli jeżeli niedźwiedź w aktualnym stanie zadaje mi aż tyle HP, to jestem całkiem sporo przekonany, że istnieje lepsza zbroja, nie? Że jak dołączymy gdzieś tam do tych gości, handlarzy, albo do straży miejskiej, co w następnych odcinkach zamierzam zrobić. To już kurwa 23 odcinek, jeszcze nawet nie dołączyłem do nikogo. Tam widziałem, że ludzie dość szybko raszują to, natomiast nam się nie spieszy, kurwa. Mi się nie spieszy. Co, ja będę biegać, chłopy dołączać, duży odcinek, chłopy, a wy przestań. A przestań. To jest w ogóle moje ulubione słowo, serio. Odjebałem je. Z Merganiego. I Mr. Ginolda. Ale jest moje ulubione słowo, bo zawsze jak się wkurwię, to mi się zdarza całkiem często wkurwiele. Jak się wkurwię, to zawsze mówię tak. A przestań. I zaraz człowiek jest kurwa jakoś tak bardziej zluzowany. Nie mówisz na przykład wypierdalaj. To jest bardzo niemiłe, tylko mówić a przestań. Jakoś tak kurwa lepiej to wychodzi. Przynajmniej na razie. Jak ktoś mnie zawsze wkurwi, to mówię a przestań. Teraz wypierdalaj. Nie dość, że to milczę, to jeszcze kurwa się z nikim nie pobije przez to. Faktycznie, idziemy oddać tą misję. Mamy te rzeczne mirty, tak? Bo to miałem zebrać, tak? Patrzcie, ile mam smoczych korzeni. Jocie, krynco. Częsty składnik zł, spoko. Idziemy. Oddamy misję i zakończymy sobie odcinek. No i tyle będzie. W następnym odcinkach co porobimy, to już zobaczymy. Widzę, że jest. Musimy najpierw zostać obywatelem miasta, żeby w ogóle dołączyć do gildii, tak? Tak? Nie? W sumie to nie wiem. Ale zgaduję, że tak. Dlatego tym obywatelem na pewno jakoś niedługo zostaniemy. I tyle. Ja już nie mogę nic sprzedać, nie mam tyle skór. I to gdzieś tutaj był ten chłop, tak? Tutaj. Chyba, że już mogę obywatelem zostać. W sumie to mogę sprawdzić. Mogę zostać obywatelem? Obywatel. Powiedział, że rozejrzeć się na targowistu. Muszę przynajmniej 3 referencje. Nie, to chyba nie. To chyba jeszcze nie mogę, bo by się zaktualizowało. Słuchaj. Mam dla ciebie mirt. Świetnie. Z którym markiem jest źle? Nie z moim. Płacę za pomoc Rudowi, jednemu ze stoczniowców. A co, ten skąpiec już nawet z własnych pieniędzy nie może się wyleczyć? Nieważne. Chodźmy, nie lubię tracić czasu. Doprowadź. No dobra, niech będzie. A weź wyjdź. No i wszystko. Ja ci jeszcze smołę podpierdolę, leśną jagodę, mikstury szybkości. Sen i siarkę. Wszystko. Można iść. A ty... No, biegnij. Dobra, idziemy jeszcze z nim. Może tak i lepiej, bo nie będę musiał co 15 sekund sprawdzać tej mapy. Muszę się nauczyć, jak tu się chodzi. Jest to względnie nowa modyfikacja i nie jesteśmy aż tu tak długo. Na razie to dopiero przez, kurwa, 3 odcinki, 2 odcinki temu dopiero chyba z 5 odcinków, kurwa, zwiedzaliśmy w ogóle miasto i jak się tutaj chodzi... Dopiero wszystkie, nie inaczej kurwa, dopiero wszystkie postacie z 5 odcinków patrzyliśmy i gadaliśmy i poznawaliśmy miasto. Dopiero od 2 odcinków gdzieś tak mniej więcej chodzę w kółko albo wypełniam jakieś misje. I już mniej więcej byłem chyba w każdym regionie, dopiero dzisiaj jeszcze odwiedziliśmy tą stocznię, no i miasto nie kryje przed nami żadnego sekretu. Znaczy nie, no jeszcze są kurwa podziemia. Do nich też musimy się udać w poszukiwaniu brata. Natomiast najpierw bym powypełniał tutaj misję do góry. Może dołączył do jakiejś gildii, został obywatelem i no i wtedy będziemy mogli chyba chodzić po kanałach. Zgaduję, że w kanałach jest całkiem niebezpiecznie, więc... wolałbym być gigakoksem. Na razie jest... no jest średnio. Jest średnio. Przydałaby się trochę lepsza zbroja, szybszy łuk, lepszy miecz. Nauczyć się zręczności. W ogóle ile mam punktów jakby nauki? 7. Ale za 10 mogę się nauczyć okradania mieszku, więc to jest... dope. Sprowadziłem pomoc. Co to za jeden? A później w zręczność idziemy. Poza obręb portu, znalazłbyś go bez problemu. Zgodził się nastawić twój bark. A ile to będzie kosztować? Nic. Załatwiłem ci darmowy zabieg. Co? Darmowy? Brzmi to podejrzanie. Na pewno jest to jakiś porządny cyrulik, a nie pierwszy lepszy konował? Jak ci się nie podoba, możesz iść do magów. Nie, to odpada. Dobra, niech będzie.
Mam nadzieję, że zrobi to szybko i sprawnie. O, było... to już wszystko? Uhu, dobra, nie było tak źle. Doprawdy? Tak, dobra, czyli teraz mam ci coś dać w zamian. Potwierdzam. Wypadałoby. Powiedz mi, nie. Jesteś już obywatelem nie jestem. Tego miasta? Świetnie. Nie, ale chcę nim zostać. No i świetnie. Wypiszę ci referencję. Mamy to. Dla już wiem, co będziemy robić. No, jestem niech za. Będzie. Mam nadzieję, że będzie coś warta. No pewnie, wszyscy mnie znają. A tak bym miał obywatelstwo też, już. Więc gwarantuję, że przyniesie ci korzyść. Nie wiem, ale dzięki. No, jest w porządku. Proszę. Dzięki. Na razie. Mamy naturalne metody, nowy wpis i wydaje mi się, że teraz faktycznie tym obywatelem miasta możemy zostać, więc ja się tam na pewno udam. Mamy 50 minut, więc no dzisiaj już zakończymy, ale jutro zostaniemy obywatelem miasta, może wejdziemy do jakiejś gildii, może wejdziemy do straży, jeszcze zobaczymy, no poddymimy może kanały, na pewno coś się będzie działo. Na dzisiaj dzięki, zostaw lajka, wpadnij na Twitcha. Co? Cyc dla widza na koniec. I tyle widzowie, trzymajcie się, do zobaczenia. I ocie Krinsa, widzimy się jutro. Pozdro. A ja nie mam myszki. Ta gra mi nie chce kurwa myszki oddać. O! Wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota. Ale jak będziesz sypiał w karczmach lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego miasta. Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej... To będzie jakiś największy syf na świecie i skam. Tu mam tu pewien podstęp. Nie, to nie, kolego. Tylko nie próbuj do mnie wracać, gdy będziesz leżał mokry i zmarznięty w rynsztoku. Chwila. I jak? Bruk wygodny? Aha. To pogadali, a coś mi się wydaje, że to był skam, no nic. W każdym razie tyle jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, widzimy się jutro. Nie mam myszki, coś się dzieje, nie mogę zatrzymać nawet nagrywania. O, mam myszki, dobra, nara widzowie.